Tutaj dzisiaj w siemianowicach Śląskich jest bardzo dobry dzień, bardzo dobry dzień dla polskiego przemysłu, bardzo dobry dzień dla Śląska i bardzo dobry dzień dla Polski. Dlaczego? Otóż od wielu miesięcy zabiegałem o to, aby pozyskać środki europejskie środki na zakup i na produkcję broni w Polsce. My Polacy również mamy dwa znakomite produkty wojskowe. To są rosomaki i kraby. I tutaj na Śląsku rośnie potężny przemysł produkcji zbrojeniowej. W Siemianowicach Śląskich, ale także w Bumarze, w Gliwicach, gdzie w najbliższym czasie też ogłoszę, ogłosimy razem w, w bardzo ważne komunikaty, bardzo ważne informacje dotyczące przeniesienia części produkcji i zwiększenia produkcji. Przywożę zamówienie, które wczoraj dostałem od premiera Ukrainy Denisa Szmyhala na 100 Rosomaków, 100 Rosomaków, które będą tutaj produkowane. I uwaga, zapłata za te Rosomaki będzie właśnie z pieniędzy europejskich pozyskanych przez nas, ale także z pieniędzy amerykańskich pozyskanych przez Ukrainę. Bo przecież nie możemy zapominać o tym, że Ukraina to dzisiaj jest szaniec wolności.